Kolejne wystąpienie pana Piotra Karwasińskiego, który odpowie nam na pytanie, czy w obliczu zmian technologicznych, o których przed chwilą była mowa, biblioteka powinna konsekwentnie dążyć do udostępniania elektronicznych źródeł informacji z dala od gmachu, czy też należy traktować takie działania jako potencjalne zagrożenie dla jej istnienia. Nie wiem, czy dobrze wprowadziłem. Myślę, że do, tak. Do tematu. Myślę, że oczywiście zapraszam. Tak. Ja nie wiem, czy w ogóle wszyscy jesteśmy gotowi na erę bujania w obłokach i chmurach, ale cieszę się, że akurat to moje wystąpienie jest po wykładzie pana doktora, ponieważ postaram się w czasie tego krótkiego wystąpienia też pokazać zastosowanie, konkretne zastosowanie chmury w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zanim to jednak nastąpi, kilka słów wprowadzenia. LibSmart Assistant, troszeczkę uzupełnienie może tego, o czym mówiliśmy już na konferencji w Łodzi, jeśli ktoś nie był, to oczywiście można w materiałach konferencyjnych przeczytać, o pewnej idei LibSmartu jako szeregu aplikacji przygotowywanych z myślą o tej bibliotece wirtualnej, elektronicznej, bibliotece w chmurze. Tam nie mówiłem o właśnie portalu czy platformie komunikacji elektronicznej, wirtualnej. Dzisiaj o tym powiem. Cały czas obracamy się wokół tego zagadnienia, że coraz więcej platform, zasobów powstaje elektronicznych, tak? Powstają one w dużym natężeniu, obok tego pojawiają się nowe technologie, czyli mamy zasoby katalogi, bazy danych, czasopisma, obok tego technologie, komórka, laptop, netbook, no i wreszcie elektroniczne usługi, tak? Elektroniczne usługi takie jak zamawianie książek, rezerwowanie książek i tak dalej, prolongaty zdalne. Wszystko dzieje się w przestrzeni wirtualnej, cyfrowej. Brakuje tego ostatniego elementu, który zwiemy komunikacją. Komunikacją, która no także musi przejść do sieci. Proszę Państwa, może kontrowersyjne, ale czasami, jeśli tak sobie dyskutujemy, tak, w naszym środowisku bibliotekarskim, no, musimy się przekonywać do tego, że biblioteka elektroniczna, wirtualna, to tak naprawdę prawdziwa biblioteka, że zasoby biblioteki elektronicznej to są takie same zasoby, jak zasoby tradycyjnej biblioteki, tylko w innej formie, tak, w innej formie. To jest prawdziwa biblioteka. Użytkownicy, jeśli wychodzą z biblioteki, nie ma ich, są no, mniej wypełnione czytelnie, tak, to jednak ktoś się łączy z biblioteką 24 godziny na dobę, czyli nie zwraca uwagi na godziny otwarcia gmachu. To jest prawdziwa biblioteka. W tej elektronicznej bibliotece, proszę Państwa, pojawiają się nowe zadania bibliotekarza. Można powiedzieć, że te nowe zasady, nowe zadania to z jednej strony organizacja dostępu do zasobów, bibliotekarz wdrożeniowiec, czyli ten, który przygotowuje specyfikacje, który przygotowuje proces wdrożenia nowych usług. Potem analityk danych systemowych, tak? Bo przecież mamy elektroniczne usługi bogate w narzędzia statystyczne, które no nie mogą pozostać jako suche dane, tylko trzeba je zanalizować, żeby zobaczyć, jakie są preferencje naszych użytkowników. Kolejnym etapem, czy kolejnym zadaniem, kolejną funkcją bibliotekarza to ten szkoleniowiec. Już nie szkoleniowiec w gmachu biblioteki, ale ten szkoleniowiec, który przygotowuje szkolenia wirtualne na platformie e-learningowej. Bibliotekarz dziedzinowy, który oczywiście kontaktuje się z wydziałem, pierwszy wykład, tak, trzeba współpracować z uczelnią na każdym poziomie, tak? Mówimy tutaj w bibliotekach akademickich. I wreszcie ta ostatnia funkcja, na której się dzisiaj skupimy, czyli e-konsultant biblioteczny. E-konsultant. Ktoś, kto będzie komunikował się z użytkownikiem w przestrzeni wirtualnej. Kim ma być dzisiaj e-konsultant biblioteczny? No i znowu, czy należy teraz już zadawać to pytanie, czy też, proszę Państwa, raczej skupić się wpierw na tym, jakiego konsultanta chcą nasi użytkownicy, jakiej informacji oczekują użytkownicy wirtualni. Użytkownicy wirtualni łączący się z biblioteką elektroniczną. Szybkiej, pełnej, sprawdzonej nowymi środkami komunikacji. A zatem, czy każdy może zostać konsultantem bibliotecznym, e-konsultantem? No, powinien być przeszkolony, powinien być przygotowany,
podnoszący swoje kwalifikacje, obeznany z nowoczesnymi technologiami, potrafiący komunikować się nowymi technologiami, no i zaznajomiony z funkcjonowaniem biblioteki i zasadami regulaminowymi itd., itd., itd. Oczywiście no, w dyskusji możemy powiedzieć, no to każdy, no, nie tak do końca, tak? Trzeba mieć te kompetencje dziedzinowe, techniczne, tak? I wreszcie komunikacyjne, żeby umieć się porozumiewać w sieci, co nie jest sprawą prostą. I mówię tutaj z naszego doświadczenia, ponieważ proszę Państwa, sami w bibliotece w Poznaniu Uniwersyteckiej stworzyliśmy pewien system konsultantów bibliotecznych. No, sam proces przygotowania takiego systemu no, wymaga pewnych etapów. Zawsze wymaga etapów. I tym pierwszym jest wybór koordynatora, który no, rozpocznie cały proces rekrutacji, określi zasady funkcjonowania e-usługi komunikacyjnej w sieci, określi profil konsultanta, kto może należeć do tego grona operatorów czy konsultantów bibliotecznych. No wreszcie, proszę Państwa, zbadać oczekiwania, czego użytkownicy oczekują i wybór platformy wirtualnego kontaktu. Potem etap drugi, czyli no rekrutacja konsultantów, ustalenie struktury, z jakich oddziałów mamy ich rekrutować, weryfikacja kompetencji, ustalenie zasad współpracy, czyli całego terminarza, wreszcie szkolenia z obsługi platformy, którą wdrożyliśmy. Potem, proszę Państwa, ten trzeci etap, bardzo ważny, czyli ustalenie standardów, jak to ma w ogóle funkcjonować, jak nasza platforma ma działać, czyli zasady udzielania odpowiedzi, zasady kategoryzowania zgłoszeń, zasady przekierowywania odpowiedzi do innych konsultantów, no wreszcie, no nawet takie informacje jak czas reakcji na zgłoszenie czat, proszę Państwa. Takie rzeczy muszą być ustalone jeszcze zanim uruchomimy platformę wirtualnego kontaktu z użytkownikiem. No i ten ostatni etap, który trwa przez cały czas, to ten controlling, czyli sprawdzanie, jak konsultanci udzielają odpowiedzi, organizowanie stałych szkoleń, przekazywanie najróżniejszych informacji o zmianach w bibliotece. Po co? Po to, żeby usługa wirtualnego kontaktu była naprawdę na wysokim poziomie. Jakość jest najważniejsza. No i proszę Państwa, ten element taki techniczny, tak? Czyli mamy tutaj z jednej strony bibliotekarza, który jest tym konsultantem bibliotecznym. Obok tego mamy użytkownika wirtualnego, który no nie ma czasu przychodzić do biblioteki, daleka droga z biblioteki do akademika czy z kampusu do biblioteki, woli łączyć się zdalnie. No i wreszcie ten trzeci element, coś co ma to połączyć, czyli platforma. Przy usługach Ask a Librarian, zapytaj bibliotekarza, trzeba pamiętać, że platforma nie jest nigdy najważniejsza. Ona jest jakimś wynikiem działań biblioteki. Oczywiście trzeba sobie wpierw zadać pytanie, jakiej platformy nie potrzebujemy dzisiaj. Nie potrzebujemy platformy takiej, no, można powiedzieć, no, bardzo no, połączonej, różne zbitki najróżniejszych programików splecione w jedną całość. Nie, potrzebujemy profesjonalnej platformy, która byłaby z jednej strony intuicyjna i prosta dla użytkownika, żeby czytelnik, jeśli ma problem, nie umie książki zamówić, nie umie skorzystać z zasobów elektronicznych, nie wie jak ma rozpocząć zbieranie bibliografii, wszedł na tę platformę i prosto się po niej poruszał, wybrał kanał komunikacji, który mu akurat pasuje i szybko połączył się z bibliotekarzem, dostępna zawsze. Dostępna zawsze, czyli oczywiście, no nie że 24 godziny na dobę bibliotekarz siedzi po drugiej stronie, chociaż fajnie by było, jasne, szczególnie jeśli kilka bibliotek by operowało na tej samej platformie, można by było coś takiego przygotować dla jakiegoś konsorcjum. Aplikacja w chmurze i tutaj troszeczkę właśnie pokażę na przykładzie aplikacji LipSmart Assistant, jak to działa. I z czego mogliśmy zrezygnować, jaką korzyścią jest aplikacja w chmurze. Spersonalizowana, czyli wiadomo, że jeśli użytkownik przychodzi do biblioteki, widzi bibliotekarza, jeśli łączy się z nim w sieci, także dobrze by było, żeby wiedział, z kim rozmawia, chociażby przez zdjęcie, jakiś krótki opis.
synchronicznie i asynchronicznie, czyli i przez czat, i przez mail, i przez helpdesk, czyli różnymi środkami komunikacji, zintegrowana z systemem bibliotecznym, czyli no, popatrzcie Państwo, jeśli mamy najróżniejsze platformy dzisiaj, najróżniejsze systemy, bardzo łatwo to dzisiaj łączyć, tak? Mamy jakieś klucze, mamy identyfikatory, można łączyć platformy. Po co? No chociażby po to, żeby nie pytać zawsze o nazwisko czytelnika. Tak? Wystarczy, że wpiszę numer karty bibliotecznej i od razu wszystko widzimy, całą jego historię wypożyczeń i zamówień. Ze wspólną bazą zgłoszeń, czyli obojętnie jaki kanał komunikacji wybierze, wszystkie zgłoszenia trafiają do jednej bazy, prostsze jest przez to kategoryzowanie, potem obliczanie statystyk. No zostało i oczywiście 5 minut do końca. 5 minut, tak. Dobrze, no to przechodzimy, proszę Państwa, do prezentacji, tak, tego systemu naszego. Z jednej strony proszę zobaczyć, no, czyli ta odsłona, na którą, no, z którą zwlekaliśmy, chcieliśmy właśnie we Wrocławiu ją pokazać, to jest właśnie platforma naszego wirtualnego kontaktu, platforma Zapytaj Bibliotekarza, LipSmart Assistant, nowa odsłona, tak jak powiedziałem, zaprojektowana tak, żeby w module użytkownika były bardzo proste przyciski. Personalizacja, tak? Czyli pokazujemy zdjęcia ich, tak? Kategoryzacja użytkowników. Jeśli wybierzemy formę czat, widzimy, z kim rozmawiamy, możemy sobie od razu wprowadzić swoje imię i nazwisko, podajemy numer karty bibliotecznej, a to znajdzie konsekwencje, proszę Państwa, w operowaniu tych zgłoszeń przez bibliotekarza. Oczywiście informacja o czasie rozmowy, informacja o tym, że ktoś już przestał z nami rozmawiać, jeśli udzielił nam informacji. Jeśli wybierzemy formę mailową, znowu bardzo prosty formularz do wprowadzenia i tematu, i całej treści rozmowy, opcjonalnie możliwość dodania karty bibliotecznej, i to także pozwoli nam no, identyfikować czytelnika, jeśli tylko nam wprowadzi. Czytelna informacja o godzinach funkcjonowania platformy i o jednym telefonie, a nie 10, tak? Obsługa zgłoszeń, podgląd na realizację przez system helpdesk, czyli gdzieś informacja o no, sprawdzaniu statusu realizacji bardziej złożonych zgłoszeń. No i powiązanie znowu tutaj, tak, z portalem społecznościowym. Proszę Państwa, LipSmart Assistant jest usługą całkowicie w chmurze, tak, czyli bibliotekarze w Bibliotece Uniwersyteckiej nie muszą martwić się ani o serwer, ani o oprogramowanie. Mają interfejs webowy, gdzie przez, zarówno tak samo jak czytelnicy, przez tę samą stronę, tylko że konsultanci logują się. Tak. Logują się za pomocą swoich identyfikatorów, maila, hasła lub za pomocą Facebooka. I proszę zobaczyć, tak wygląda oto cała struktura, i to uważam, że no doskonale przygotowany program, składający się z jednej strony z panelu dyżurnego, tak, gdzie proszę zobaczyć, zależało nam bardzo na tym, żeby przeglądać zgłoszenia, niekoniecznie prowadząc dyżur, tak, czyli nie mam dyżuru, ale mogę sobie przejrzeć moje zgłoszenia, które trafiają. Mogę sobie w każdej chwili w panelu dyżurnego zmienić status na online i już wtedy cały świat widzi, że pełnię dyżur na platformie wirtualnego kontaktu. Widać, czy jestem na Skype'ie zalogowany, widać liczbę moich zgłoszeń, i w tym panelu dyżurnego od razu jest wyświetlona informacja o tym, czy przyszło jakieś nowe zgłoszenie czat, czy nowe zgłoszenie mail, czy helpdesk. Obok tego, proszę Państwa, panel nawigacyjny, czyli a co jeśli, tak? A co jeśli ktoś do mnie zadzwoni, tak? I tutaj mamy w panelu nawigacyjnym dodane najróżniejsze opcje, które umożliwiają także zbieranie informacji, czy to ze Skype'a, czy to zgłoszeń telefonicznych. Możemy sobie takie zgłoszenia dodatkowo dodawać. Druga sprawa, sprawdzanie statusów, czy jestem na pewno dostępny, czy w każdej chwili mogę bardzo płynnie przejść do wykazu, do historii moich zgłoszeń. No wreszcie, proszę Państwa, proszę zobaczyć, wzbogacona o najróżniejsze dodatkowe usługi, czyli jeśli prowadzę rozmowę na czacie, pod spodem od razu informacja baza fakt, tak? Czyli mogę sobie korzystać z bazy najczęściej zadawanych pytań. Wybieram z listy, podlinkowuję i już automatycznie podłączają się do treści mojej rozmowy. Proszę zobaczyć, jeśli ktoś wprowadzi numer karty bibliotecznej, od razu w tym samym oknie, nie wchodząc do systemu bibliotecznego, mam podgląd na
czy to moje dane osobowe czytelnika, czy dane o wypożyczeniach, prolongatach, zamówieniach, wszystkie informacje, które konsultantowi mogą być potrzebne przy udzielaniu odpowiedzi. Baza najczęstszych adresów, tak? Te, które się najczęściej, o które najczęściej proszą, gdzie jest przysposobienie biblioteczne, gdzie jest strona z biblioteką wydziałową. Proszę, od razu podpięty. Została no minuta. I została minuta. Czyli proszę Państwa, jeśli została minuta, to, to podgląd zgłoszeń, to proszę Państwa możliwość wyszukiwania informacji według jakiegokolwiek klucza chcę, zapis wszystkich rozmów, zgłoszenia wysyłane bezpośrednio na skrzynkę mailową. Uważam, że kończąc już, także wzbogacona o to, co bibliotekarzem jest też niezmiernie potrzebne, a jeśli jeszcze nie jest, to za chwilę będzie, czyli o moduł statystyczny. O moduł statystyczny, bo ponieważ mamy wspólną kategoryzację zgłoszeń, wspólne tematy, wspólną kategorię użytkowników, bardzo prosto wyciągać wnioski i informacje, z czego najczęściej korzystają, jakie mają problemy i to jakie kategorie naszych użytkowników. Możemy też oceniać poszczególne zgłoszenia, odpowiedzi naszych bibliotekarzy, operatorów. Sądzę, że jest to, proszę Państwa, program na miarę już XXI wieku. Tak jak powiedziałem, wszystko dostępne zdalnie. Proszę Państwa, kończąc, dziękuję oczywiście za uwagę. Za dużo by mówić. Oczywiście, jeśli są Państwo zainteresowani, bo fajnie by było, żeby może nie wyważać otwartych drzwi. Jeśli podoba się Państwu chociażby kilka tych zrzutów ekranowych, to bardzo proszę, w kuluarach możemy porozmawiać. Jeszcze jakąś tam dodatkową prezentację mogę Państwu przedstawić. My jesteśmy z tej usługi zadowoleni. Przede wszystkim zlikwidowaliśmy te ciągnące się problemy kilku różnych komunikatorów zlepionych w jednej platformie. Tu mamy nasz dedykowany bibliotece czat, dedykowane bibliotece odpowiedzi na pytania i naprawdę program przystosowany wyłącznie dla bibliotek. Dziękuję Państwu za uwagę.